Domówka z dwójką. Witamy Państwa z sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Skierniewicach. Znajdujemy się tutaj dzięki uprzejmości pana dyrektora Sławomira Trochonowicza, ponieważ postanowiliśmy zrobić domówkę w miejscu, w którym przecinają się nasze drogi. Między Warszawą a Łodzią jest to połowa drogi, miejsce zawsze sprzyjające nam, artystom, i sprzyjające koncertowaniu. Na domówkę zapraszają Urszula Kryger, Jadwiga Rappy oraz nasz wspaniały pianista Mariusz Rutkowski. Domówka zaistniała, jeśli można tak powiedzieć, w związku z uczczeniem setnej rocznicy śmierci wspaniałego polskiego kompozytora Władysława Żeleńskiego. Władysław Żeleński, nazywany następcą Stanisława Moniuszki, jest autorem olbrzymiej ilości pieśni. Pieśni komponował przez całe swoje życie, a trzeba powiedzieć, że zaczął komponować jako niespełna 20-letni człowiek, zafascynowany wówczas między innymi poezją Mickiewicza, Krasińskiego, ale również Odyńca i Bohdana Zaleskiego. Część poezji tych poetów wykorzystywał nawet Fryderyk Chopin w swoich kompozycjach. W dzisiejszym programie usłyszymy cały wachlarz pieśni do różnych słów, różnych poetów. Są to również poeci, z którymi Żeleński się przyjaźnił prywatnie. Do nich należy na przykład Narcyza Żmichowska, która była wychowawczynią jego żony, Wandy, oraz słynną entuzjastką, dzisiaj można powiedzieć feministką. Te pieśni, które Państwo usłyszą, były dedykowane właśnie Wandzie, ówczesnej Grabowskiej, później Żeleńskiej. Życzymy Państwu bardzo miłego słuchania i przede wszystkim zainteresowania się twórczością Żeleńskiego, którego zasługi dla polskiej pieśni są nieogarnione. Dziękujemy bardzo. Nie mam komu zamknąć.
krok cały. Jeśli mnie kochasz, mnie niewiele trzeba, tylko gwiazdeczki z błękitnego nieba. Daj mi, ach, daj mi gwiazdeczkę z obłoku, ja cię kochać będę przez pół
Thank you.
czy aniołek, czy diabełek, czy aniołek, czy diabełek.
nie zrywaj, co nas łączy, a zarazem tak rozdziera. Nieskończone się nie kończy, nieskończone się nie kończy.
Dziękujemy. Domówka z dwójką.